Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Co Fajnego na Netflixie. Ostatnio nie miałam weny. Siedziałam sobie na Netflixie, skrolowałam sobie przez oczywiście dział fa Fantazy, prawda? Bo to jest najfajniejszy dział na Netflixie. I szukałam sobie czegoś, co można obejrzeć. I znalazłam tam pozycję pod tytułem City Hunter z jakąś tam zachęcającą okładką. Powiem Wam, że włączyłam to tak bez przekonania, no ale czasem trzeba włączyć coś, to do czego nie macie przekonania, bo nic innego do Was nie przemawia. Ale... Mega się wciągnęłam bardzo szybko. Zaraz opowiem wam o co w tym chodzi. Oczywiście bez spoilerów, mam nadzieję. Nie, nie, naprawdę, bez spoilerów, żebyście sami sobie to mogli oglądać. Powiem wam, dlaczego warto, dlaczego jest fajna, a potem wysiadacie i oglądacie. Akcja City Huntera toczy się w Tokio i śledzi losy człowieka o imieniu Rio, który jest. Prywatnym detektywem, równocześnie takim no, fikserem, czyli człowiekiem, który za pieniądze załatwia różne sprawy, bardzo często związane w jakiś sposób no, z nielegalną działalnością. Ale nie martwcie się, nasz Rio jest oczywiście bardzo prawym człowiekiem. Rio jest Fantastyczny w załatwianiu tego typu spraw. Jest świetnym strzelcem, super się bije, po prostu nikt nie jest w stanie go pokonać. Ryjo ma tylko jedną słabość, czyli jest erotomanem. On nie jest w stanie przejść obojętnie obok żadnej biuściatej panienki. Zawsze musi się do niej za nią obejrzeć, zawsze musi do niej zagadać. Rio prowadzi firmę, jak już powiedzieliśmy sobie, detektywistyczną ze swoim partnerem Makamurą. Mają powieszoną taką tablicę w którejś tam części miasta, jak się nazywa Shinbuya, w którejś z tych dzielnic japońskich. I kto wie, że ta tablica tam jest, ten wie. I na tej tablicy ludzie zapisują im, jakby, zgłoszenia, propozycje pracy, i oni te propozycje przyjmują albo nie. Pewnego dnia podejmują się właśnie takiej współpracy, rozwiązują, zajmują się rozwiązaniem pewnej sprawy, ale może tu warto byłoby powiedzieć jeszcze o tym, że miasto Tokio ma pewien problem. Otóż ostatnio pojawia się fala przestępstw i zbrodni. Pojawiają się ludzie, którzy mają takie dziwne żyły na szyi pogrubione i ich sprawność fizyczna zostaje bardzo ym, zwiększona. Są w stanie, nie wiem, cisnąć w kogoś samochodem albo coś w tym stylu, nie skakać z dachu na dach, różnych budynków oddalonych od siebie i tak dalej, i równocześnie stają się bardzo agresywni. No i w czasie wykonywania właśnie jednej ze swoich misji niestety nasi bohaterowie zostają zaatakowani przez takiego człowieka. I partner naszego głównego bohatera, Makamura, umiera. W ostatnich momentach swojego życia powierza w opiekę swoje, opiece swojego drogiego przyjaciela swoją młodszą siostrę, o którą Rio będzie musiał teraz dbać. Owa siostra o imieniu Kaori postanawia nie ułatwiać mu tego zadania, ponieważ decyduje, że musi dowiedzieć się, kto tak naprawdę stał za śmiercią jej brata. No i potem oczywiście pomścić jego śmierć, a jest to zadanie bardzo niebezpieczne. Byłoby ono niebezpieczne nawet dla takich specjalistów doświadczonych jak Ryo i Makamura, a co dopiero dla Kaori, która do tej pory ani z półświadkiem, ani z żadnymi śledztwami nie miała nic wspólnego. Ryo oczywiście nie chce jej pomagać, ale Kaori postanawia go do tego zmusić czynem. I w ten sposób nasi bohaterowie wplątują się... Gigantyczną przygodę, którą będziemy śledzić przez następne dwie godziny. No i powiem Wam, że ja tak oglądałam ten film, i oglądałam, i oglądałam, i tak siedzę i sobie mówię: no, no fajny ten film, bardzo mi się podoba. Ma super takie połączenie poważnych, bardzo intensywnych, mrocznawych nawet momentami scen, które równocześnie są zrównoważone, mega. Mocnym humorem, takim, że momentami nie da się po prostu powstrzymać, żeby się nie roześmiać, oglądając ten film. Natomiast, tak oglądam i tak mówię, no, no fajne, ale szczerze mówiąc, to, to wygląda, jakby ktoś robił film, który ma udawać anime czy też mangę, bo no, miało to wszystkie punkty charakterystyczne tego typu dzieł. Choćby to, że ten Rio jest takim erotomanem, co się kojarzy z wieloma postaciami z animem. Mi się na przykład kojarzyło najbardziej z Jirają z Naruto, który też był takim super wojownikiem, ale nagle miał jakieś dziwne odpały. No więc wy się już pewnie domyśliliście, ale ja się nie domyśliłam tego aż do końca filmu, zanim nie poszłam do komputera i nie sprawdziłam tego w przeglądarce, że City Hunter przypomina stylem, bardzo przypomina stylem anime ponieważ jest to live action, które bazuje na anime. Konkretnie rzecz biorąc bazuje na mandze, ponieważ manga City Hunter... To jest bardzo znana manga, najwyraźniej dla kogoś, kto siedzi w mangach. Napiszcie w komentarzu, czy słyszeliście o niej, która powstawała w ogóle latami od 1985 roku do 1991 roku. Tych odcinków powstało tyle, znaczy odcinków tej mangi, że potem zebrano je w aż 35 tomów. A może chcielibyście wiedzieć, kto jest autorem? Otóż powiem Wam, kto jest autorem. Autorem mangi jest Sukasa Hojo um, i i co? I ta manga miała bardzo dużo wszelkiego rodzaju adaptacji. Już wam powiem ile tego było, aż sobie zapisałam, żeby wam potem powiedzieć. Um, czekajcie, czekajcie. O mam. Cztery seriale anime, pięć filmów animowanych, kilka filmów aktorskich, w tym hongkoński film z Jackiem Chanem, oraz film francuski. Była jeszcze gra wideo i koreański serial telewizyjny, więc powiem Wam, że aż mi dziwnie, że nigdy w życiu o tym nie słyszałam. I teraz bardzo chcę zobaczyć film z Jackiem Chanem. Oraz w sumie jestem ciekawa, w jaki sposób zadaptowali to Francuzi. Czy mam czas robić przekrojową analizę filmu City Hunter, o którym, który pewnie nikogo nie interesuje na YouTubie? Nie mam. Czy bardzo chcę to zrobić? Tak! Chociaż powiem Wam, że nie wiem, czy film z Jackiem Chanem ma szansę spodobać mi się bardziej niż ten. Naprawdę, City Hunter Netflixa chwycił mnie za serduszko. Główny bohater ma w sobie tyle charyzmy, i ja po prostu uwielbiam. Każdą sekundę, w której on pojawia się na ekranie, i to nie wyłącznie dlatego, że ma super ufryzowane włosy. On ma tutaj taki, wiecie, taką grzywkę, która tak niby zupełnie niedbale opada mu na jedno oko, ale ja widzę. Ja widzę te. Dziesiątki minut, które stylista poświęcił na przygotowanie tej fryzury przed filmem. Albo w ogóle jest jak z szogunem, gdzie ja się tak rozczarowałam. Znaczy nie wiem, czemu się rozczarowałam. Przyczęm się taka oszukana, bo oni tam mają takie wyrafinowane fryzury, ale w, w, w sumie niektóre z nich wyglądają prosto. no Gość ma ogoloną głowę, a resztę włosów ma zebrany w kok. I o, wiecie, że oni wszyscy, oni wszyscy byli ogoleni na łyso w zasadzie, i na tą łysinę nakładali im takie warstwy jedwa którym jakoś tak przyklejali do skóry, żeby to symulowało idealnie gładką łysinę, żeby nie mieli problemów z odrastającymi włosami. I na to wszystko każdy z nich miał perukę, no więc być może Rio w tym serialu też. W tym serialu. Rio w tym filmie też ma perukę i te loczki po prostu zostały tylko raz przygotowane i przez cały film z nich korzystają. Może tak być. Natomiast film, tak jak powiedziałam, ma jeszcze rewelacyjną równowagę humoru i powagi. I ten humor. Musicie go zobaczyć, ten film, tylko i wyłącznie dla sceny, w której Rio jest przebrany za kowboja, który, no tu ma strój kowboja i tak dalej, a jakby z przodu na biodrach ma taką wielką głowę do domuchanego konia i potem... Oczywiście, mając tego dmuchanego konia, wplata się w walkę z. z znaczy, no, walkę. No, chroni jakąś tam osobę przed snajperem, który siedzi gdzieś tam na jakimś balkonie i strzela, i on robi sobie jakieś sztuczki z tym koniem. Ten koń mu się majta lewo-prawo, i te wszystkie strzałki usypiające trafiają w tego biednego konia, który na końcu już jest taki smutny, ma takie oczy, a tu ma wszędzie powbijane te strzałki. To jest boskie. Jeszcze druga scena, która jest absolutnie boska, i to jest scena, w której Rio tańczy. W klubie ze striptizem. Jeśli podobał Wam się film. Matko, ja teraz nie pamiętam, jaki ma tytuł. Polecałam Wam taki absurdalny film kiedyś na tym kanale. Coś z królową tam było. Jak mi się przypomina, napiszę wam tu tytuł. Your Highness, Wasza Wysokość. Tutaj będziecie mieć kartę. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to obejrzyjcie. Jeśli podobał Wam się tam humor, to myślę, że to też Wam się spodoba, chociaż jest to trochę inne, ale. Ale jest super. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne przy takich postaciach, bo jak, jak już Wam powiedziałam, Rio jest jakby perfekcyjny w tym, co robi. Jest super strzelcem, świetnie walczy, ma kontakty w półświadku, wszyscy go mega szanują i jest taki bardzo intensywny, kiedy robi to, co robi. I to jest bardzo ważne, moim zdaniem, żeby tą postać złamać właśnie jakimś elementem komediowym, tak jak tutaj on tak strasznie leci na absolutnie każdą ładną laskę. Hmm, oczywiście, można by to było zrobić w inny sposób, ale inaczej dostalibyśmy tak naprawdę strasznie młodego bohatera, któremu zawsze wszystko wychodzi, i właściwie nie byłoby żadnego powodu, żeby śledzić jego losy, bo my byśmy i tak od początku wiedzieli, że on wygra. A dzięki temu mamy właśnie taką postać, która jest super w tym, co robi, co też się strasznie przyjemnie ogląda, bo ja lubię wiedzieć, że oni są, że są bardzo dobrzy i że wszystko im wychodzi. Z ciekawostek, scenę śmierci tego partnera. Makamury, która jest na samym początku filmu, więc nie martwcie się, to nie jest żaden spoiler, kręcono w Boże Narodzenie. Myślę, że jest to bardzo ciekawe i jakby bardzo pasuje do tego, że jest to film japoński, no bo w Japonii Boże Narodzenie nie jest jakimś szczególnie wielkim świętem, za bardzo się go nie obchodzi. Ale ale nadaje to, jak się to wie, to nadaje to trochę głębi tej sceny. I aktorzy, m, którzy w niej grali, mówili, że w pewnym sensie sprawiło to, że byli dużo bardziej poruszeni tą sceną. Oczywiście aktor grający Rio jest wielkim fanem City Huntera. Opowiadał też, że dość trudno było mu grać wszystkie sceny z bronią palną, ponieważ to było bardzo ważne w. Jakby w pod kątem wierności oryginałowi, że. Kiedy on robił cokolwiek z bronią, czyli przeładowywał ją, albo robił jakieś sztuczki, albo ją rozkładał i składał, to nie powinien na nią patrzeć. Więc musiał wszystko to, wiecie, znać na wylot, żeby być w stanie zrobić to z zamkniętymi oczami. I faktycznie mówi, że ćwiczył bardzo długo w swoim pokoju hotelowym i wcześniej na treningu. Oczywiście też właśnie w ten sposób, że zamykał oczy i, i po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu nad tym spędził. Przeszedł też trening strzelecki wcześniej, z jakiegoś powodu zrobił to. Jak to sam powiedział, za oceanem. Nie wiem dlaczego, może miał taką ochotę, ponieważ wydaje mi się, że w Japonii strzelnice również są. Dobra, czekajcie, wygooglowałam to, bo chciałam to wiedzieć. I wygląda na to, że Japonia faktycznie ma jedne z najsurowszych, jakby, przepisów dotyczących broni palnej. Mają bardzo mało strzelnic, bardzo mało, jakby, sztuk broni na ilość obywateli. Więc kto wie, no może faktycznie, jakby. Taniej i łatwiej było wysłać go za granicę, żeby się nam nastrzelał do woli na strzelnicy. Pod okiem też bardzo doświadczonych instruktorów. Natomiast chodziło o to, że. No, ten aktor tłumaczył w wywiadzie, że prawdziwa broń ma odrzut, prawda, jak strzelamy, no to tam ręka nam odskakuje trochę do tyłu, natomiast jego fałszywe, fałszywe, jego rekwizyty oczywiście odrzutu nie miały, w związku z tym musiał ćwiczyć na prawdziwej broni, żeby poczuć jak to jest i móc potem to po prostu odegrać, kiedy oddawał strzał. Co znowu dziwne, no bo przecież istnieją takie yy, rekwizyty, jakby wersje broni bezpiecznej, które ten odrzut mają. Może znowu tu chodzi o jakieś ich prawa. Może chcieli, żeby ta broń była po prostu ultrabezpieczna. Jeśli wy znacie się na tym temacie, no to oczywiście, yy, w sensie jak to wygląda z bronią palną w Japonii, no to oczywiście napiszcie w komentarzach, żeby inni mogli się dowiedzieć czegoś ciekawego. Mówiąc inni, mam na myśli mnie. Tokyo Marui jest jedną z najsłynniejszych firm Robiących broń do ASG, więc i ta, ta firma jest z Japonii, więc, no, tak jak mówię, nie do końca mi się to tu spina, więc, no nie wiem, może chodziło faktycznie o względy bezpieczeństwa, może się bali, że coś się wydarzy, ktoś o tą broń wystarczająco nie zadba, załaduje do niej nie to, co trzeba, nie wiem. Tak jak mówiłam, nie znam się na tym. Piszcie w komentarzach swoje teorie. Postać Kaori, czyli właśnie tej siostry, podobała mi się najmniej z wszystkich. Jakoś nie przekonywałem mnie aż tak, ani mi się nie podobało to, jak ją zrobili pod kątem wizualnym, czyli jej fryzura, jej wygląd. Nie podobało mi się to, że była jakaś taka strasznie niezgrabna. Nie podobało mi się to, że się potykała o własne nogi, ale rozumiem, że to akurat zamykało się w tej konwencji anime i że prawdopodobnie taka była w, yy, no, właśnie w anime, w związku z czym, yy, dlatego ją tak zrobili i przyzwyczaiłam się, potem było to w porządku. Też fajnie zostały tu ogólnie zrealizowane postacie kobiece. Mamy na przykład postać e, jakby nie ona była szefem policji, jakiejś ważnej pani z policji, która prowadziła całe śledztwo natomiast na temat tych ludzi, którzy właśnie robili te wypadki w. W Tokio i ona była bardzo profesjonalna, bardzo urodziwa, bardzo pewna siebie, miała bardzo dużo charyzmy i nie była w żaden sposób denerwująca, więc ja, tak jak zawsze mówię, da się zrobić fajne, silne postaci kobiece. Zresztą Kaori nie wpadała w mój gust, ale też była fajna. A to, co chciałam jeszcze powiedzieć na koniec, powiem jeszcze tylko to, że. Oczywiście ten film to jest takie totalne fantazy. W sensie to niby nie jest fantazy, bo nie ma tam żadnych smoków, ani czarodziejów, ani nic takiego, ale nauka, o której tam mówią, to jest taka całkowita magia. Więc jeśli lubicie filmy, w której jakby te rzeczy brzmią rozsądnie, to tu tego nie dostaniecie. Ale czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Dla mnie nie ma. Jeśli widzę, że. Jakby jest taka konwencja, i ten film taki będzie, to spoko. Jeśli podobał Wam się ten film i chcecie wspierać powstawanie kolejnych, zapraszam na mojego ta, gdzie mamy już drugą kartę Tarota. Powędrowała już do patronów, tym razem była bardzo mroczna. Tutaj pewnie pojawi się teraz na ekranie. Więc jeśli podobają Wam się takie karty, chcecie dołączyć i zbierać je razem z nami, to zachęcam. Link jest w opisie pod filmem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Wojciecha Bańcera, Kuby, Making the Matrix, Marka Olszewskiego, Mulgarda, Fantastyk Michasia, Flaminguela, Gracy, kierowcy bombowca, Michała Kodro, Piotra Stawickiego, Rałko Fenela i Zbójcerza. Dziękuję Wam. Jesteście naprawdę fantastyczni.